Kiedy słyszymy w tej Ewangelii w owym czasie, to jest końcówka lat 30. Nie lubię tego stwierdzenia, pierwszego wieku naszej ery, pierwszego wieku po narodzeniu Jezusa. Występuje Jan Chrzciciel, nawiasem mówiąc mój patron z chrztu, ten, który bezpośrednio zapowiada, że idzie Jezus. I to, co on mówi, nawróćcie się, zmieńcie życie, zmieńcie myślenie. Kurczę, tylko że nikt z nas tego nie lubi. Mamy swoje nawyki, przyzwyczajenia. Mówią, że to druga natura człowieka. Nikt z nas nie lubi, jak ktoś mu do żywego nazywa rzeczy po imieniu. Ale z drugiej strony, w każdym z nas jest pragnienie prawdy. Prawda? Tam jest napisane, że ciągnęła do niego cała Jerozolima. Z całej okolicznej judzkiej krainy, z okolicy Jordanu, przychodzili do niego ludzie, do niego, gdzie on jest. Miałem tą wielką łaskę być tam. To Jordan. Tam 20 metrów od brzegu Jordanu jest trochę zieleniny, trochę drzew, krzewów, a potem pustynia. Jak okiem sięgnąć, pustynia, na której nic nie ma, tylko powietrze drga od gorąca. Tam jest depresja, jest 400 metrów poniżej poziomu morza. Tam po prostu jest zastój straszliwie gorącego powietrza. Tam nie ma czym oddychać. A oni do niego ciągnęli. Po co? I to nie w pojedynczo. Oni do niego szli. Nie było doby internetu, komórek. Nie można się było zwołać za pomocą Facebooka tak łatwo jak dzisiaj. A oni szeptali, mówili jeden drugiemu i szli do niego. A on nie mówił łatwych słów. Dlaczego szli? Co chcieli zobaczyć? Czego chcieli się dowiedzieć? Trudno dzisiaj wyrwać człowieka. Trudno zaprosić. Trudno wziąć się, zmobilizować i iść, żeby dowiedzieć się czegoś o sobie. Żeby przeżyć coś fajnego. Żeby z drugim człowiekiem się spotkać. Chyba dzisiaj jest to coraz trudniejsze. A do Jana szli. Dlaczego? Bo on był inny. Ogłosił prawdę? Dlaczego szli do niego ludzie? Dlaczego idziesz w niedzielę do Jezusa? Świadomie powiedziałem do Jezusa, nie do kościoła. Dlaczego klękasz do modlitwy? Uwaga, bo przyzwyczajenie jest naszą drugą naturą. Dlaczego spotykasz się z Bogiem? Słyszysz? Spotykasz się z Bogiem.